tej chwili gościmy od kuchni na Fashion Week Poland, czyli w miejscu, gdzie właśnie rodzą się wspaniałe fryzury. Skąd bierzecie pomysły na to, co na głowie? Znaczy jest to jakby wypośrodkowanie między tym, co chciałby projektant, a jakby naszą wizją, czyli realizujemy wspólnie razem jakąś koncepcję całości. Jak wam się tutaj pracuje? Rewelacyjnie, my to w ogóle uwielbiamy, pracujemy od lat. W tym roku zarządzaliśmy we dwójkę całą, naprawdę dużą ekipą fryzjerską, obsługującą i OFF, i Aleje Projektantów. Ja myślę, że w tym roku udało nam się wyjątkowo fajnie to ogarnąć. Nie mieliśmy przez cały Fashion Week, czyli 4 dni, żadnej obsuwy. Jesteście bardzo dobrze zorganizowaną drużyną. To była ekipa zapracowana już na Fashion Weeku od lat, a dołączyli do nas też nowi styliści, fryzjerzy, którzy przyjechali z całej Polski, ale zgraliśmy się bardzo szybko. Atmosfera w tym roku była po prostu rewelacyjna. Wasz sukces to także pewien element współpracy. Podstawą takiej stylizacji, która jest, a jej nie widać, jest przede wszystkim dobry produkt, tak? Umiejętności fryzjera, ale też dobry produkt. Zwłaszcza, że tak jak tutaj modele, modelki mają bardzo różne włosy, z którymi przychodzą. Duże dzięki dla całej ekipy i dla wszystkich ludzi, którzy tutaj pracowali i umęczali się, żebyśmy wszyscy mogli odnieść jakiś tam sukces tak naprawdę.